wreszcie błogosławiony owoc żywota Twojego. Niech ci dużo wyświęte pomagają, Matko Boże, módl się za nami. Teraz i w godzinie śmierci. Prowadź Maryjo, łaskę pełną, błogosławionaś Ty między mężczyznami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Marysia, żeby on nie molestował mnie, bo nie przyszedł wąt za 200 złotych do Saturna i on do bardzo chce, ale on nie rozumie, że on nie powinien tego wonu za 600 złotych na powodówkę dostać i on chce i tamto, chce i to, chce i wszystko i te koszule, co ty chce zdać, on też pewnie chce. To się spyta jego, zadzwoń 505, 925, 605. Błogosławiony my nie mówimy o praniu, my w ogóle nie bierzemy, bierzemy nowe, zakładamy. W ogóle nie bierzemy nowe. Ale te śmieciuchy w magazynie są nie mają. Będą, nie ma. Błogosławiona się nie ma. Jest błogosławiony owoc żywota Twojego. Będzie dzisiaj na tej Wigilii, bądź o 15 i palożymy, bądź. Nie, no ja wiem, bo za daleko masz, ale wiesz. No bardzo spokojnie, proszę Ciebie, gorące ziemniaczki, no i ten karsz tradycyjnie według palotynów smażony. To jest wielka tradycja, wiesz. A Ci chcę zapytać, jak Ci ja to je chusta, to jest chwała Ojcu. No idę na tego karcia, bo ja po prostu dobrze, że ty to zauważyłaś, wiesz? No ja właśnie chciałabym pouczyć, że można jeść nawet na Wigilię mięsa. Jak tam będę, to powiem, proszę Państwa, proszę, nawet mu pozwalam jeść na Wigilię mięsa. A jeżeli pan... Nie, z Biblią nie, no to chyba, żebyś była może z książeczką do nabożeństwa katolicką, to byś się źle przygotowała. Musiałabyś być z Biblią, to wtedy nie. No, także, a kiedy przyjedziesz? No to więc ci mówię, że zadzwoń do Marecka i możesz mu złożyć życzenia świąteczne i to wszystko. Myślę, że on nawet by odebrał 505, 725, 605. Czy chcesz drugi telefon? Ojcze nasz, któryś jest na niebie, święć Twoje. Chwała Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale... Maryjo, uczuł nas od stawu, uchorzymy na ziemi, między nimi nad nami. No, błogosławiona powodzie łona Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. No właśnie, on jest tym niewolnikiem, wiesz, jak i do niego raz poszłam na święta z Aliną Lasoczą, reżyserką, jak nam zrobił rybę, on się umie postawić, to myśmy siedziały na wersalce, a on siedział na podłodze i tak po prostu nam dogadzał z tą Aliną Lasoczą, ona już pojechała na Litwę, bo to Litwinka, to było parę lat temu, myśmy były u palotynów, u Mareczka po drugie i jeszcze na wschodniu pojechałyśmy na Czerwony Bar. To nawet one się patrzyły, co to za kobieta w tym futrze takim, że nie chciały za bardzo dać tego steropianu, wiesz, z tymi pierożkami, z kapustą. A ja mówię, Alina, wiesz, no to więc ten Mareczek siedział na podłodze, tak usługiwał, że on momentami to naprawdę zachowuje się bardzo skromnie, ale momentami to mu odbija, że mu się coś należy za to, że on się...
podawał ci jeść, jak ciebie nakarmił, tak jemu się należy. Nie Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci. Nie, on wie, że to jest niemożliwe, bo jak ja powiem nie, to on będzie wtedy, wiesz, skakał, krakał, gdakał tysiące SMS-ów. Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Natawiesku, ja do niego i tak czasem jeżdżę, ale jak on jest taki kłótliwy, a taki krzykliwy, to nie ma sensu. Te babilonki sobie odpuszczą do niego, wiesz, wystarczy, że on tutaj tysiące tych SMS-ów wysyła. A czy ty masz tam te SMS-y? On po prostu już kładzie się do trumny. Nie wiem, czy ty wiesz, że on ma na dupie prysk. Bajka to jest, wymyślił, ale on tam naprawdę do tego rakowca jeździ. On mi to mówi, że on naprawdę jeździ. A może wiesz, ponieważ on jest wrażliwy, jest przewrażliwiony, to może być tak, że on, wiesz, rozdrukuje te bajki. Zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polskiego Kościoła. Godzimy żoną Marią Zagórowaczą, tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tak, żeby każdy mu coś dał, a potem jeszcze nawet, żeby musiał dać. Żeby musiał dać. Czyli jako niewolniczka musisz oddać hołd lenny, pokłonić się i na szmatach mu tam wyłożyć swoje bogactwa, może mleko z pierwszy silikonowe, czy coś takiego, że to on ma wiedzę tęskniową, oczywiście. On ma. Ma świadomość, tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego. Tak, tutaj jakiś SMS napisał, że... No kurwa, weź ten drog wyłącz, no! No poczekaj! No przeczytaj! No bo to się też denerwuje, to wszystko. Że jakiegoś Wiśka na policję, wiesz, Mareczek zgłosił, wiesz. No. No. Do pracy go wyślę, tak. Tak, z głupoty i z lenistą. Oczywiście, że nie, bo nic nie było. Ja mówię, ładuję, odłącz chociaż na chwilę ten telefon. No. Także ty, Ewka, powinnaś na tych grenadierów pójść i powiedzieć, że wiesz, wariat ci tyle SMS-ów wysyła. A ty masz jeszcze te SMS-y? Też kasowa, też. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. No. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Tak, tak.